Takie filmy w Polsce no nieczęsto mamy okazję oglądać, więc kawał naszej też historii, ale też przepięknie nakręcony w nowoczesny sposób. Też bardzo mi się zdjęcia podobały, ta kamera, która cały czas fruwa wokół aktorów, właściwie nie zatrzymuje się ani na chwilę. Więc film z epoki, ale opowiedziany jak najbardziej nowocześnie. To jest prawdziwie epickie, takie w polskim znaczeniu prawidłowym, encyklopedycznym znaczeniu tego słowa. To znaczy, że jest wielka panorama historii tutaj pokazana. To jest kino epickie. Piękne pod każdym względem. Obraz, scenariusz, aktorstwo, muzyka, zdjęcia z najwyższej półki. Pięknie historycznie pokazana opowieść o tych trudnych takich losach polsko-niemiecko-kaszubskich. Jak zobaczyłam Woronowicza w tych wąsach, po prostu wyglądał naprawdę mega sexy, fantastycznie. W ogóle, wiele osób absolutnie odmienionych, trudno wręcz ich poznać. Wspaniała Anna Radwan. No na pewno należy zwrócić uwagę na Narodziny Gwiazdy, czyli na Mariannę. A Janusz Gajos stworzył swoją kolejną rolę życia, bo on już ról życia miał ileś w życiu. Naprawdę ta rola jest fenomenalna, takiego Kaszuba z charyzmą. Ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości i bardzo się również z tego powodu, z tego dzieła cieszę. Ja nie oglądałem tego filmu tylko i wyłącznie jako koneser sztuki filmowej, bo to jest oczywiste, natomiast jako Kaszuba. Ja jestem Kaszubą, jestem z tej ziemi. To jest film, który po raz pierwszy w tak bogaty, tak pełny sposób opowiedział naszą historię. No, to jest film nasz w pełni. Jem Kasieba, jak my w siedce. Wspaniały film. Bardzo dziękuję reżyserowi.